Cześć, z tej strony Dominika i za kamerą jak zwykle towarzyszy mi Adrian. Witamy Was serdecznie na naszym kanale Gdzie zjeść na Śląsku i nie tylko. I już na początku, jeśli jeszcze tego nie robicie, prosimy o subskrypcję, polubienie tego kanału. Bardzo nam to pomaga w dalszym rozwoju. A teraz lecimy z intro i dalej z tematem. Dzisiaj udamy się w wyjątkowe miejsce, ponieważ restauracja, którą chcemy sobie przetestować i nie będzie to już nasz pierwszy raz, ale o tym za chwilę, jest miejscem unikatowym na mapie Katowic, a myślę, że nawet i Śląska, ponieważ zjecie w niej dania z kategorii raczej tych zdrowszych. Jest to restauracja pozbawiona glutenu, która nie używa do swoich słodkich potraw na przykład cukru, tylko jego zdrowsze zamienniki. No i ma całkiem ciekawe propozycje. Mowa o restauracji Placek, która już jakiś czas temu, konkretnie 2 lata temu, pojawiła się u nas na kanale. Wtedy był to czas pandemii, więc zamówiliśmy na dowóz i testowaliśmy wszystko u siebie w domu. Wróciłam teraz pamięcią do tego filmu i jest bardzo fajny i też bardzo merytoryczny, bo właściciel na naszą prośbę dostarczył nam naprawdę wiele fajnych ciekawostek i wskazówek na temat ich składników. Także tutaj znajdziecie u góry, w prawym chyba górnym rogu linka, także kliknijcie, bo myślę, że to będzie ciągle w dużej mierze jeszcze aktualne. Wtedy Placek mieścił się na osiedlu Gwiazd, ale jakiś czas temu, w 2023 roku, przenieśli się na bardzo rozwijającą się obecnie ulicę Dworcową. Także jeśli jesteście ciekawi tego odcinka i tych smaków, takich unikatowych i momentami niestandardowych, no to zapraszamy na odcinek. Widzimy się za sekundę w Placku. No już jesteśmy w Placku. Generalnie nie możecie przeoczyć tego miejsca, ponieważ mieści się praktycznie w samym centrum ulicy Dworcowej w budynku Opalu. Ten jest tutaj bardzo przestronny i duże loże wygodnie się na pewno siedzi. Mamy przed sobą kartę, aczkolwiek już podglądałam menu na internetach, bo też możecie sobie wszystko oczywiście zamówić online. Nie wszystkie pozycje, ale wiele rzeczy możecie też sobie z dowozem zamówić. Także co? Przyglądamy się karcie. A jeszcze jedno, zanim otworzymy sobie tą kartę, jeśli szukacie miejsca, gdzie podane są kalorie, no to Placek. Także już nie rozgaduję się, patrzymy. Na początek śniadanie, które tutaj serwowane są od godziny 10 do 13, potem trochę teorii, z czego tutaj słynie Placek. Legenda, bo też tu jest w menu wszystko bardzo fajnie i przejrzyście opisane. Przekąski, chleb ze smalcem, chleb keto dla keto loversów, jak znalazł. Parę zup, placki ziemniaczane, jak jest placek, to placki muszą być, naleśniki na słono, pizza i na spodzie owsianym i na spodzie kokosowym z kalafiorem, czyli to, co ostatnio też sobie próbowaliśmy, pierogi. No i potem zaczynają się już słodkości, naleśniki na słodko, ciasta, pancakesy bananowo-jaglane. Są też opcje dla wegan i opcje keto, napoje sezonowe i coś fajnego też, produkty rzemieślnicze pieką też tutaj pieczywo, więc macie i bezglutenowe, i chleb mieszany, i słonecznikowy, i też chleb keto i możecie sobie też wziąć rzeczy mrożone, głównie tutaj pierogi, widzę, że też jest chłód owsiany i margarita owsiana. A na sam początek, skoro pogodę mamy jaką mamy, wlatuje grzane wino. Od poniedziałku do piątku jest promocja i grzane wino jest za 9 zeta. A Adrian sobie wziął domową herbatę z konfiturą. Jest tutaj malinowa i wiśniowa, też robią własne syropy. Adrian sobie wziął wiśniową. No to skoro jesteśmy w Placku, to nie wypada zacząć inaczej jak... Nie wypada zacząć inaczej? A zatem, skoro jesteśmy w Placku, to nie wypada nie zacząć od placka. Dobrze powiedziałam. Weźmiemy sobie placek po węgiersku z gulaszem wieprzowym, który jedliśmy 2 lata temu, a do tego dobierzemy sobie od razu naleśnik na słono i będzie to naleśnik, tutaj mocno nam polecany naleśnik po góralsku. Pierwsze zamówienia już wylądowały przed nami. Adrian, pokaż, co tutaj mamy. No i tutaj mamy ten wspomniany przeze mnie naleśnik na słono po góralsku. To jest grillowany kurczak, ser wędzony, sos czosnkowy i do tego żurawina i też jest trochę sałatki a la greckiej. No a Adrian ma
placek. Placek po węgiersku z gulaszem wieprzowym, tu jest jeszcze w środku papryka, marchew, pieczarki i do tego jest ser i wykończone jest to też śmietaną. No to co, zrobimy sobie pierwszy test placka po węgiersku. Co prawda Adrian już zjadł, ale Adrian jest taki szatan, że on mi nic nie mówi. Ja pamiętam, że ostatnio miałam do tego zarzuty. Placki nie do końca nadają się do przewozu i straciły tą swoją chrupkość, za to gulasz pamiętam, że był super. A jak jest teraz samym plackiem? No i teraz to jest placek. Świeżutki, chrupiące, dobrze wypieczone. A szczupie, nie wiem czy nie słyszycie też w mikrofonie, a farsz? No, to jest super danie. Bardzo fajne, rozgrzewające, takie idealnie jesienno-zimowe, całość fajna. Klasyczna, ale bardzo smaczna. Dodatkowo możecie sobie dobrać, tutaj mamy dwa placki. Możecie sobie dobrać za 8 3 placki, ale jako, że my jak zwykle zjemy dużo, no to wzięliśmy sobie standardową porcję. Ale jeśli lubicie placki po węgiersku, te są dobre. No to co? Testujemy dalej. Jeszcze jedna istotna uwaga co do tego placka po węgiersku, ponieważ ta pozycja w menu jest oznaczona jako pozycja ostra, ale ja tej ostrości nie czuję. No minimalnie tak, ale jest naprawdę łagodna. Spodziewałabym się, że będzie mocniej ostrzejsza, także jeśli się boicie ostrych smaków, to nie, absolutnie śmiało zamawiajcie. A co do moich naleśników na słono, no to już jest coś całkiem innego, chociaż też myślę pozycja klasyczna, aczkolwiek bardzo smaczna. Tutaj jest kurczak z sosem czosnkowym. No to jest zawsze smakowite połączenie i tego farszu jest tutaj też bardzo dużo. Dodatkowo jest też tutaj ser wędzony, który jest mocno wyczuwalny, przez co faktycznie ten taki góralski smak jest tutaj odczuwalny. U góry to wszystko macie wykończone kwaśną żurawiną, do tego taka lekka sałatka, też fajna pozycja. I pomimo, że te dwie pozycje zaliczyłabym raczej do klasycznych, to są to dobre klasyki, które nam smakują. No i my z chęcią sobie tutaj wszystko dokończymy, na pewno nic nie zostawimy, ale mamy jeszcze ochotę na więcej, także nie poprzestajemy, bawimy się dalej. No i jak zwykle, będąc w tym miejscu, nie mogliśmy zamówić pizz, które w tym miejscu są no, bardzo specyficzne przez spody, na jakich je tutaj robią, a mianowicie spód owsiany i spód kokosowo-kalafiorowy. To jest akurat pizza na spodzie owsianym i my wzięliśmy sobie perską. Jest to nazwa pewnie, strzelam od gruszki, więc jest tutaj gruszka, cebula, gorgonzola, orzechy, nerkowca i to wszystko jest na białym sosie. A Adrian wziął sobie coś, a w zasadzie my sobie wzięliśmy coś z segmentu keto, pizzę salami. Tu jest sos marinara, mozzarella, salami i czerwona cebula. Także dwie pizze praktycznie już w połowie zjedzone i tak, może zaczęłabym od tego, że ja bym tego nie porównywała do takiej pizzy, jaką my wszyscy mamy w wyobrażeniach, jaką my znamy. To jest raczej wariacja na temat dania, jakim jest pizza. Ja bym powiedziała, że są to placki zrobione na styl pizzy, chociaż zdecydowanie bardziej, i tak poprzednim razem też mieliśmy takie wrażenie, tym razem takie samo, że bardziej bliżej pizzy stoi ta pizza na spodzie owsianym niż ta na kokosowym. Tutaj traktowałabym to raczej jako taką grubszą tortillę zapiekaną. Tutaj jest mocno ten kokos wyczuwalny, także musicie to lubić, bo ta nutka kokosu jest tutaj no taka odczuwalna dość mocno. Ta pizza jest w ogóle bardzo ładnie, tak fantazyjnie podana, zapleciona trochę jak takie ukraińskie warkocze i jest dobra. Ta też, aczkolwiek to cały czas powtarzam, nie porównujemy do takiej tradycyjnej włoskiej pizzy, bo to nie jest to. Mimo wszystko jako ciekawostka, jeśli chcecie mieć coś, co ma kalorie podane w menu, a gdzieś tam stoi trochę obok pizzy i trochę tą pizzę przypomina, no to jest naprawdę w porządku, aczkolwiek myślę, że ta owsiana jest chyba ciut lepsza niż ta kokosowa. Co ty myślisz, Adrian? Adrian się też zgadza. Obie są spoko, ale jak my moglibyśmy wam coś bardziej rekomendować, to skuście się w pierwszej kolejności na tą owsianą. Początkowo mieliśmy sobie zamówić jeden deser na dwie łyżki, ale ja na moje nieszczęście podeszłam do witrynki i no musiałam coś dobrać, bo bardzo mnie te ciasta tam i inne desery kusiły, ale co zamówiliśmy w takim razie? Zamówiliśmy to, co zamówiliśmy też 2 lata temu, pancake'i. Zawsze dostajecie 3, ale wtedy zamówiliśmy z krem Raffaello i myśleliśmy, że wybieracie jeden smak, a tutaj taki psikus, ponieważ każdy pancake może być z czymś innym. Także tak zrobiliśmy i wybraliśmy sobie 3 smaki. Tutaj mamy mascarpone z malinami, tutaj mamy właśnie ten krem kokosowy a la Raffaello, a tutaj mamy czekoladowo-orzechowe a la Nutella.
a ten deserek, który sobie dobraliśmy, który bardzo do nas krzyczał z Lady, to jest deser dnia, one się też tutaj zmieniają. Tutaj jest na spodzie z tapioki, krem biała czekolada i krem czekoladowy z, tak mi się wydaje, że to są daktyle, ale też wygląda przeuroczo. W ogóle te dwa dania wyglądają tak bardzo instagramowo, bardzo kolorowo. No i zabieramy się za jedzenie, próbujemy i dajemy Wam znać, jak to smakuje. Jeśli myśleliście, że w placku zjecie takie standardowe pancake'i, no to jesteście w błędzie, bo one są bananowo-jaglane. I faktycznie ten banan i ta kasza jaglana się tutaj wybijają, ale są też w tym samym czasie bardzo puchate i takie grubaśne. Takie no faktycznie amerykańskie pancake'i i to całe podanie jest no takie turbokolorowe i aż chce się to jeść już samymi oczami. Myślałam, że z Adrianem się pokłócimy, który smak najlepiej pasuje, który jest na numer 1, a który na numer 2 i numer 3, ale jesteśmy co do tego zgodni, więc tak jak to dokładnie idzie, czyli raz, dwa, trzy, jednak to Raffaello od samego początku było naszym faworytem, mascarpone, a na końcu Nutella, aczkolwiek wszystkie są fajne. No i super, że możemy te smaki tutaj miksować. Mimo, że desery w słoiczku często bywają już takie ciężkie, mulące, tak ten nie jest też super lekki, tutaj żebyśmy mieli jasność, ale też jednocześnie nie jest za ciężki. Takim gdzieś bym powiedziała po środku i ta słodkość też jest wyważona. Taka w punkcie mocno się też kokos wybija i mocno się wybijają daktyle. No i ta mousse a la biała czekolada dla mnie jest bardzo dobry. Co byś Adrian wolał, pancake'i czy ten słoiczek? Pancake'i mają więcej smaku. Adrian mówi, że pancake'i mają więcej smaku. No tak, bo to jest znacznie większa różnorodność. Aczkolwiek ten deserek jest też fajny. Już do nas się śmiał z Lady i nie żałuję, że go zamówiłam. Ale tak mówię, możecie każdego dnia napotkać na inne słoiczki. Ale bierzcie, bo są smaczne. Powoli zmierzając ku końcowi, trochę w placku placków zjedliśmy. Jest to nasza druga wizyta. Pierwsza była na wynos, druga już w nowym lokalu i my jesteśmy zadowoleni. Nie znajdziecie tutaj kuchni jakiejś wymyślnej, raczej takie dania, które my Polacy lubimy, ale te dania są dobre. Ale w placku najbardziej też chodzi o to, że jest to lokal przyjazny osobom, które po pierwsze zwracają uwagę na kalorie. My nie znamy takiego lokalu, jeśli nie jest to oczywiście fast food, ale mówimy o restauracji, która ma podane pełne składy kaloryczne. Nie znamy też knajpy, która jest tak mocno przyjazna osobom, które wykluczają ze swojej diety gluten, bądź też cierpią chociażby na celiakię, albo są keto loversami i szukają takich dań. Wszystko tutaj macie w menu turbo jasno oznaczone i ciężko się tutaj pomylić, bo każde danie, każda potrawa ma zaznaczone, czy zawiera mleko, czy zawiera jaja, czy jest wegańska, czy niskowęglowodanowa, także to jest myślę fenomen na rynku śląskim. My takiej restauracji nie znamy, jeśli znacie, no to dajcie nam znać oczywiście w komentarzach, ale jest jednocześnie tutaj smacznie, pomimo że takie standardowe składniki, które my znamy z życia codziennego, z restauracji, są zastąpione tutaj innymi, bardziej fit, zdrowymi, to ciągle to ma sens i ciągle to jest smaczne. A jeśli nam nie wierzycie, to wpadnijcie, przekonajcie się. Oczywiście ciężko czasami porównać jeden do jednego, bo te smaki jednak są inne, ale tak jak powtarzam, ciągle to jest dobre. I jeśli traktujecie to jako ciekawostkę, to też wpadnijcie, bo takie knajpy w Katowicach na pewno nie ma. Także to chyba wszystko z naszej strony. My placka rekomendujemy. Sprawdźcie, wpadnijcie i podzielcie się z nami Waszymi wrażeniami. Będziemy Wam wdzięczni. A przy okazji też wpadnijcie na nasze inne sociale. Jesteśmy oprócz YouTube'a oczywiście na TikToku, na Instagramie, chyba tam najczęściej. Mamy też własną stronę www. Jesteśmy na Facebooku, także wszędzie nas znajdziecie. Linki macie w opisie. No i pozostańcie z nami na dłużej, bo mamy jeszcze w zanadrzu wiele fajnych, ciekawych i dla nas, i myślę dla Was, testów. A zatem dzięki, że dotrwaliście do końca. No i do kolejnego smacznego razu. Cześć!